Cześć, dzień dobry, witajcie! Pyszne inspiracje to nazwa nowej serii na moim kanale. Co miesiąc będą pojawiać się tutaj przepisy z wykorzystaniem serów kremowych Hochland. Spośród szerokiej gamy smaków serów kremowych Hochland dzisiaj wybrałem grzybobranie. Przygotujemy nietypową zapiekankę z nadziewanymi pieczarkami. Bierzemy się do roboty. Dzisiejsza potrawa będzie bardzo prosta. Zaczniemy sobie od przygotowania farszu do naszych pieczarek, czyli kroimy cebulę bardzo drobno. Cebula zawsze nadaje nam cudownego smaku. Ja dzisiaj użyję masła klarowanego. I teraz wrzucamy sobie nam rozgrzane masło klarowane. Naszą cebulę. To jest odgłos, który chcemy uzyskać, bo wtedy wiemy, że patelnia jest dobrze rozgrzana i wszystko nam się ładnie przysmaży. Teraz pokroimy sobie czosnek, który wrzucamy trochę później niż cebulę. Teraz sobie posiekamy. Zobaczcie, już zmienia kolor. Już staje się delikatnie miękka. Posiekany czosnek ląduje po około minucie do cebuli. Teraz, żeby to wszystko jeszcze ładniej nam się skarmelizowało, możemy dodać sobie soli. Zobaczcie, cebula nam się pięknie skarmelizowała, zmieniła kolor i zmiękła, więc teraz możemy użyć mięsa mielonego. Możecie użyć jakiegokolwiek chcecie, ja dzisiaj używam indyka. Oczywiście musicie wtedy dostosować czas smażenia do rodzaju mięsa. Indyk będzie potrzebował mniej czasu niż na przykład wołowina czy wieprzowina. Teraz nie chcemy całkowicie, żeby ten indyk był ścięty, dlatego przyprawiamy sobie pieprzem. Na sam koniec dodamy sobie serka kremowego grzybobranie, który jest z naturalnymi składnikami i sprawi, że farsz będzie miał cudowną kremową konsystencję i bardzo wzbogacony smak. Wrzucimy 4 takie trójkąciki. Zobaczcie, nasz farsz nabrał cudownej konsystencji jednolitej kremowej. Szczypiorek świeży. Posiekamy go. Teraz weźmiemy się za przygotowanie pieczarek. Ja już je umyłem wcześniej. Teraz potrzebujemy pozbyć się tylko tego ogonka ze środka, żeby zrobić miejsce na nasz farsz. Tak, przygotowane pieczarki. Teraz nadziewamy sobie bogato naszym farszem. Dodamy sobie pomidorków koktajlowych pomiędzy nasze nadziewane pieczarki. Nietypową rzecz, czerwone winogrona. One jak pod wpływem ciepła w piekarniku staną się jeszcze bardziej słodkie. Całość skropimy sobie olejem słonecznikowym albo rzepakowym. O! I wierzch każdej pieczarki obsypiemy sobie bułką tartą. Taką nietypową zapiekankę wkładamy do piekarnika 180 stopni, około 15 minut. Nasze danie jest już gotowe, więc wyciągamy z piekarnika i przekładamy sobie na talerz. Nasze danie jest już gotowe, pięknie pachnie, pięknie wygląda. Ja zaraz zabieram się za jedzenie, a Was zapraszam już wkrótce na kolejną pyszną inspirację. Do zobaczenia.